Witam wszystkich radnych przybyłych na sesję. Otwieram 40. sesję Rady Dzielnicy 9 Łazienki Borek-Pałęckiej. Po przeliczeniu liczby obecnych na sali stwierdzam, że istnieje wystarczająca ilość osób pozwalająca na podejmowanie prawomocnych uchwał. Proszę o dokończenie podpisywania listy obecności. Państwo dostaliście porządek obrad. W związku z tym, że porządek obrad pragniemy uzupełnić o punkty dotyczące kolejnych projektów uchwał. W punkcie 3.2 proponujemy punkt projekt uchwały w sprawie przygotowany przez Komisję Polityki Społecznej w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ulicy Klementyny Hoffmanowej 19 w Krakowie. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Ile? Wszyscy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie punkt został wprowadzony. W drugim punkcie. 13. W punkcie 3.2.3 proponujemy wprowadzenie projektu uchwały przygotowanego przez Komisję Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa dotyczącego w sprawie budowy nowoczesnego szpitala uniwersyteckiego w Krakowie Prokocimy. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? 13. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Został wprowadzony. Następnie jest punkt 3.3. Projekty uchwał przygotowane przez grupę radnych Rady Dzielnicy 9. Grupa radnych złożyła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w trybie pilnym uchwały dotyczącej w sprawie zmiany trasy przejazdu autobusu komunikacji miejskiej nr 244. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że punkt został wprowadzony. Proszę Państwa, w związku z tym, że Państwo zgodziliście się na wprowadzenie punktu do porządku obrad, poddaję pod głosowanie cały porządek obrad z uwzględnieniem punktów wprowadzonych. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że porządek został przyjęty. Przystępujemy do procedowania projektów uchwał. Proszę o przedstawienie uchwały dotyczącej zmiany granic dzielnicy 9. Komisja to przedstawiła. Projektodawca. Uchwała nr 40 w sprawie zmiany granic dzielnicy 9 Łazienki Borek-Pałęckiej w Krakowie. Paragraf pierwszy. Opiniuje się negatywnie możliwość zmiany granicy pomiędzy dzielnicą 9 i dzielnicą 8 w proponowanym przez Radę Dzielnicy 8 przebiegu wzdłuż ulicy 8 pułku Ułan. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. W uzasadnieniu zaproponowany przebieg granicy został przedstawiony przez Radę Dzielnicy 8 Dębniki bez konsultacji z Radą Dzielnicy 9 Łazienki Borek-Pałęckiej. Pomimo braku opinii dzielnicy 9, proponowana zmiana została poddana pod konsultację przez prezydenta miasta Krakowa w okresie od 1 czerwca 2012 roku przez 30 dni. W wyniku konsultacji zaproponowana zmiana nie uzyskała akceptacji mieszkańców obu dzielnic. Uchwałę podjęto zgodnie z kompetencjami. Dziękuję bardzo. Otwieram
dyskusję. Proszę bardzo, udzielam głosu. Ja chciałem zgłosić poprawkę do tego projektu uchwały, mianowicie paragraf pierwszy zostałby uzupełniony, czyli po wyrazach wzdłuż ulicy 8 Pokłanów, kropka, znaczy tam jest kropeczny, na odcinku dopisuje się, na odcinku od ulicy Zawiłej do wysokości ulicy Torfowej. Jakie uzasadnienie tego? Jako dzielnica uważam, że jesteśmy zainteresowani zmianą ewentualną granicy w przyszłości na odcinku na pewno od ulicy Podhalańskiej do ulicy Broszka. Natomiast nie jesteśmy zainteresowani tym, co konkretnie dzielnica 8 zaproponowała. Zaproponowała zmianę właśnie dokładnie na tym odcinku w przebiegu projektowania 8 Pokłonów. I dlatego proszę o uzupełnienie, znaczy wnoszę o uzupełnienie, uściślenie odcinka ulicy projektowania 8 Pokłonów, której dotyczy, że tak powiem, nasza negatywna opinia. Dziękuję. Czyli żeby później w razie czego przeszły uchwały bułgarskie? Nie bułgarskie. Później. Ja przepraszam, chciałam zapytać w tej sprawie, ale ja mam wrażenie, że intencją wnioskodawcy i przeprowadzonej dyskusji na komisji było zanegowanie uchwały dzielnicy 8. Myśmy nie wnikali, w jaki sposób ma przebiegać nasza granica w przyszłości. Mam wrażenie, że na ten temat powinna się odbyć w Radzie Dzielnicy dyskusja i przedstawiony ewentualnie projekt uchwały, o ile w dniu dzisiejszym jest tego sens, bo ja wiem, że nie wiem, czy będą w ogóle rozpatrywane takie zmiany. Natomiast tutaj intencją było zanegowanie tamtej uchwały w całości. Dlatego wydaje mi się, że ten wniosek nie do końca jest uzasadniony w takim duchu. Dziękuję. Mam prawo odpowiedzi. Chcę powiedzieć, że chciałem prosić o wyjaśnienie, na jakim odcinku wobec tego dzielnica 8 proponowała zmiany granic. Rozumiem, że komisja dysponowała tymi wiadomościami, wobec tego bardzo proszę o wyjaśnienie radnym, na jakim odcinku przyszłej projektowanej ulicy 8 Pułkanów dzielnica 8 zaproponowała zmiany. Znaczy dokładnie takie brzmienie miała uchwała Rady Dzielnicy 8. Nie, proszę Państwa, nie na całym odcinku. Znaczy w załączniku do tego. Ktoś ma uchwałę tamtej dzielnicy tutaj. W załączniku, materiałach. Na komisji mieliśmy i tak brzmiało. Tak, tak, takie dokładne przepisane brzmienie z tamtej, mówię, nie ma minister ze sobą. Ale można wyjść w internet. Nie, można, znaczy inaczej, można, że tak powiem, wyjaśnić sobie, w jakim rejonie była robiona konsultacja. Na przykład. Natomiast z tego, co nam jest wiadome, ponieważ to było, konsultacja była po ustaleniach, było to też przedstawione na komisji samorządu, reformy samorządu, wniosek dzielnicy 8 dotyczył właśnie dokładnie tego odcinka. Dokładnie tego, o którym w tej chwili mówię. I tam jest wyrys normalnie w materiałach z tej komisji, gdzie jest po prostu, zresztą ja pokazywałem radnej pani Karolinie i z nią właśnie uzgadniałem między innymi treść tego, także ponieważ nie jesteśmy zainteresowani na tym, żeby jakiekolwiek uszczerbku doznał interes jakiekolwiek naszego prawnego. I dlatego uściślamy ten rejon, gdzie praktycznie, czego dotyczył wniosek. A wniosek dotyczył dokładnie tego rejonu i materiał zresztą potwierdzi pani. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny. Znaczy, ja chciałbym państwu powiedzieć i mieliśmy tą uchwałę tutaj na komisji, że treść uchwały dzielnicy 8 posiada dwa paragrafy. Pierwszy dotyczący granicy między dzielnicą 8 i sąsiednią 10, a drugi paragraf między dzielnicą 8 a 9. Brzmienie tego drugiego paragrafu jest bardzo jednoznaczne, że ustala się granicę pomiędzy dzielnicą 9 a 8 wzdłuż przebiegu ulicy 8 Pułku Kułanów. Ja nie wiem, Państwo kojarzycie przebieg ulicy 8 Pułku Kułanów, ale on jest, zaczyna się od ulicy Broszka Kapelanka, tam gdzie jest wpuszczone ramię,
przebiega wzdłuż ulicy Lipińskiego. Wzdłuż, bo ulica Lipińskiego pozostaje jako droga lokalna, równolegle. Przebiega, proszę Państwa, na odcinku od ulicy skrzyżowanie, tutaj następuje skrzyżowanie i przebiega wzdłuż ulicy do ulicy Pszczelnej, tamtymi wolnymi terenami, obejmując osiedle, które jest tam wybudowane na terenie dzielnicy 8. Przebiega wzdłuż ulicy Obozowej do ulicy Żywieckiej. I my oczywiście tracimy troszkę terenu, zyskujemy częściowo. I ta uchwała ma charakter nie w tej chwili wypowiedzenia się, co my chcemy, bo tu dobrze pani Ania powiedziała, że to powinno się odbyć spotkanie i posiedzenie i państwo powinniście na tym spotkaniu sami zdecydować. Bo propozycja powinna być taka, że owszem, tak jak pan radny Piedlas powiedział, nie? Że jesteśmy zainteresowani od ulicy Broszka do ulicy, nawet bym powiedział, przebiegu Obozowej w momencie, jak państwo, no ja znam te dobrze tereny, przebieg ulicy Obozowej jest bardzo zagmatwany przebiegiem, skomplikowany, dlatego że to była jedna ulica kiedyś w Szczerych Polach, do której budynki poszczególne miały sięgacze. I teraz można by poprowadzić tą granicę do ulicy Obozowej i wzdłuż ulicy Obozowej do ulicy Skośnej. I my jesteśmy bardzo zainteresowani jako dzielnica, aby jednorodne osiedle Polany Żywieckiej, które, jak państwo wiecie, w cyklu dobiega do ulicy również Skośnej, te domki, które dzielnica Obozowa po drugiej stronie, nie należą do dzielnicy 9, aczkolwiek ja na początku żyłem w przekonaniu, że to jest dzielnicy 9. Natomiast to nie jest, łącznie z obeliskiem, który dotyczy obozu, który był zlokalizowany na terenie dzielnicy 9. Obelisk Niemców w Stalach francuskich, belgijskich, tak. Rosyjskich. I integralnie powinno być to związane z dzielnicą 9. Ja myślę, że taką debatę, rozmowę powinniście państwo odbyć na jakimś spotkaniu, tutaj niekoniecznie na Radzie w tej chwili. Natomiast sama forma uchwały tej jest jak gdyby powstrzymaniem, tam idea tej uchwały, tak ja zrozumiałem z tego, była taka, żeby powstrzymać na razie to, co się ma dziać. Czyli przebieg ulicy 8 Kułanu w całości ma wyznaczać granicę. Na co jako dzielnica nie jesteśmy zainteresowani. Bo tak przynajmniej ja mam takie odczucie. Znaczy nie jest. Dlatego myślę, że powinna być przegłosowana w tym kształcie, jaka jest. Natomiast na najbliższej sesji można by podjąć drugą uchwałę, gdzie proponuje się przebieg granicy taki, a taki. Ja jeszcze... Dziękuję. Proszę bardzo. Na ten temat. To znaczy, no ja tutaj jestem jakby z racji mojego zamieszkania i tego, że cały mój okręg znajduje się akurat w tym obszarze, który tą zmianą miałby być przeniesiony w zakres dzielnicy 8. Chciałam powiedzieć w taki sposób, że tutaj wydaje mi się, że wszyscy radni są zgodni co do tego, że chcemy, aby jakby ten obszar pozostał. Mieszkańcy jak najbardziej czują się związani akurat z tą częścią i bardzo dużo straciliby też na tym, gdyby stali się akurat częścią dzielnicy 8, która jest dzielnicą o ogromnych potrzebach i gdzieś tam by utonęli w tych potężnych blokach. Natomiast no pytanie jakby jak to zrobić najbardziej skutecznie, to znaczy wydaje mi się, że jakby opcje tego, co byśmy chcieli jako dzielnica osiągnąć, jeżeli w ogóle do ewentualnych zmian granic dzielnic miałoby dojść, trzeba jakąś koncepcję po prostu opracować i tutaj jakby nie próbować tej koncepcji przepchnąć, opierając się o uchwałę Rady Dzielnicy 8, dlatego, bo tutaj jakby to jest tylko takie odbijanie piłeczki i to może przepaść, to nie będzie jakby taka koncepcja, która gdzieś tam będzie zauważona i brana gdzieś tam być może pod rozwagę. No takie jest jakby moje zdanie, nie? Że tutaj wkręcimy się tylko do jakiejś dyskusji tak naprawdę. Moim zdaniem powinna być osobna uchwała, która wyrazi naszą opinię na temat naszych granic, być może nie tylko tej granicy, tylko też innych. Dziękuję. Czy pojaśnić, bo już na sesji, nie na sesji, tylko na komisji nie podejmowaliśmy dyskusji na temat przyszłych granic, czy jak byśmy to chcieli najbardziej skutecznie, czy powiedzmy korzystnie dla nas. Tylko to miało być jasne, klarowna odpowiedź, że nam nie jesteśmy zainteresowani tym, co proponuje dzielnica 8 i opiniujemy negatywnie ich podejście do sprawy. I to miało być tylko i wyłącznie tyle, a właśnie jakieś tam rozmowy czy coś w przyszłym czasie, ewentualnie podczas następnej sesji
złożyć jakąś odpowiednią ofertę, jak oni złożyli, że proponujemy taki przebieg granic i uargumentować to odpowiednio, zastanowić się właśnie, czy stalak i tak dalej, żeby to wszystko ująć. Także miała być tylko i właśnie opiniodawcza, że tak powiem, UFA. Proszę, ja chciałem po prostu wobec tego jeszcze raz wyjaśnić. Ja rozumiem wobec tego, że Państwo podejmując tego typu inicjatywy, że tak powiem, uchwałodawczo, powinniście jednak zapoznać się z materiałem, który był podstawą, i który, że tak powiem, co było treścią uchwały i co czego dotyczyła uchwała w szczegółach 98. I taki materiał jest. I można posięgnąć do niego, bo ten materiał my w tej chwili pokazujemy. To jest dokładnie to, czego dotyczy uchwała. I wobec tego moje uściślenie dotyczy tego, co jest przedmiotem tej uchwały. Ale ja to puszczę. To jest załącznik. Prosimy o przeczytanie uchwały. Prosimy o przeczytanie uchwały. To jest załącznik do uchwały. Ja pozwolę sobie prosimy przeczytać to, co jest korekta granic dzielnicy 9. Chwileczkę. Korekta granic dzielnicy 9 Łagiewniki Borychwalenckiej z dzielnicą 8 Dębniki. I gdzie jest ta korekta, proszę Państwa? Korekta polega na przyłączeniu obszaru znajdującego się obecnie w obrębie dzielnicy 9 Łagiewniki Borychwalenckiej pomiędzy ulicą Obozową a osiedlem Polana Żywiecka do dzielnicy 8 Dębniki. Po zmianie granica dzielnicy 8 i 9 będzie przebiegała zgodnie z rysunkiem graficznym zamieszczonym poniżej. I to jest to. I to jest to, czego dotyczy ta uchwała, proszę Państwa. Wobec tego nie usiłujmy, że tak powiem, dorobić do tego całą ten. Nie mam zamiaru w tej chwili dyskutować w ogóle o zmianach granic dzielnicy. Tylko rozumiem, że jeżeli uchwała dotyczy tego i tego dotyczy konsultacje, wobec tego spróbujmy, że tak powiem, żeby naszą odpowiedzią było coś, co dotyczy tematu. A temat jest taki. Konsultacja, przepraszam. Jedna osoba. Zresztą, ale która proszę przeczytać uchwałę, jak wygląda uchwała. Ja prosiłam o przeczytanie uchwały, jeżeli Państwo macie ten paragraf, który dotyczy granic dzielnicą 9. Przerwę i szybko znaleźć. Proszę, ogłaszam 10 minut przerwy.